Tak prezentuje się zestaw, który dostaliśmy z AliExpressu. Termostat. Tu są podłączenia. Czujnik temperatury z kablem. Ramka montażowa. Jest jakaś instrukcja nawet. Zaciski. Tu są jakieś taśmy samowulkanizujące. No i folia. Folia dość fajnie wygląda. Cienka. 5 metrów bieżących kupiłem. Tu co 25 cm są miejsca, gdzie możemy uciąć sobie tą taśmę. No i co? I będziemy zaczynać. Miejsce montażu mam przygotowane. Chodzi farelka, ogrzewanie mi chodzi, bo jest dość zimno. A no, montaż będzie wymagał pewnej czystości, bo wypadałoby odkurzyć, więc przed położeniem folii na podłogę będziemy sobie termostat montować pod regulatorem od nawiewu strumy. Wszystkie kable dzięki temu ukryją nam się w szafie. No i w sumie to tyle. Najpierw jeszcze rozłożymy sobie termostat. Żeby wyjąć samą ramkę. Zobaczymy, co to tu nam siedzi. Dobra. Weźmy sobie, przymierzmy. No, będziemy musieli chyba trochę brzeszczotem podebrać. Dobra, ale mamy otwornicę. To wymierzymy sobie teraz miejsce montażu. W sumie to nie jest źle. To może będzie lepiej widać. Od dołu wymaga tylko lekkiego, ale to nawet nie brzeszczotem, tylko pilnikiem się podbierze i będzie dobrze. Łapałem do ściany, żeby było równo i wyszło chyba całkiem nie najgorzej. Po drodze udało mi się zgubić czpień, który oczywiście wpadł za kamarki, jakie to mamy w przyczepach. Leżał na zbiorniku, ja już chciałem zbiornik odkręcać, no ale tak to jest w przyczepie, jak się wcześniej nie zaplanuje roboty, nie zobaczy, co jest w stanie nam wypaść, więc na to trzeba uważać. No dobra, i co? Brudną robotę w sumie mamy zrobioną. Zaraz położymy przewody, trzeba pójść po zaciskarkę. Będziemy odkurzać podłogę. No i rozkładać samą matę. A później bawimy się w docinanie wykładziny na podłodze. I jak już wykładzina będzie gotowa, to przechodzimy do testu. Popatrzyłem sobie
patrząc jak to wygląda nas z tej strony i niestety trzeba będzie jeszcze poprawić, bo nie podejdziemy tu z kablami, sensorem może i temperatury byśmy podeszli, ale problem będzie z linkami od 230 V, więc trzeba będzie jednak trochę podebrać tak tutaj od środka, żeby pod kątem sobie podejść. Może nawet jednak użyję brzeszczota. No i tak, trzeba było trochę podebrać miejsca na przewody troszkę zrobić. Tak to ostatecznie wygląda z założonymi przewodami. Przewody tam już są zarobione. No, tu truma furgoli. I ogólnie to tak wyszło. W sumie zaraz ten termostat to będzie można przykręcić, pokażę tak w jakim uproszczeniu będzie to wyglądać. Tu utniemy zgodnie z linią cięcia, a z drugiej strony akurat tu pod łóżkiem znajdą nam się zaciski, te gotowe konektorki. Przewód sobie pójdzie tędy. Tu już mam korytko i prosto do sterownika, więc zabieram się za odkurzenie podłogi, mocowanie, cięcie folii, zarobienie i zobaczymy się dalej. Dobra, i będziemy ucinać teraz. Zarobić końcówkę bez odpowiedniego przyrządowania. W sumie to nie wiem nawet czy nie polutować będzie lepiej, ale zobaczymy jak to, na ile to pewnie się będzie trzymało i co my z tym dalej zrobimy. Nie no, tak to powiem wam, że w sumie ta izolacja dość fajna, elastyczna taka, widać ładnie się układa mimo tego, że wcale nie jest jakoś tam mega ciepło. No tylko generalnie wychodzi spod tych przekładek i ona się przyklei,
Ale to będzie w takim miejscu, że sobie to doczyścimy. Tu mogłem dać bardziej w dół, niżej, bo widać, że nam się podwija trochę, a tu z góry został nadmiar. No to już lepiej założyłem. Dobra. To byśmy mieli skończone. No dobra, i kończymy już z przyklejaniem taśmą. I chyba spróbujemy, odpalimy to ogrzewanie. Zobaczymy, czy to się nie grzeje. W szafie u mnie tak to wygląda, że było tu kiedyś zamontowane gniazdko 230 V. Było to podobno montowane przez serwis, dość znany serwis w Wielkopolsce. Zobaczymy, sprawdzimy, jak zostało podłączone. To było gniazdko do ładowania akumulatora, do prostownika. Ale nie do końca mi się ta instalacja podoba. Rozbierzemy to gniazdko, zobaczymy też, czy ono nie jest przypadkiem przed zabezpieczeniem podpięte, czego byśmy nie chcieli z wiadomych względów. Słuchajcie, no nie wiem, czy widać, czy ostrość łapie. Tak sobie jest to zrobione, poprawimy. Końcówki były niepozarabiane. No, jak to w serwisie trochę. Nie chcę mówić, który to serwis, bo ja nie mam pewności, nie ja byłem zleceniodawcą. Znana firma w Wielkopolsce, dużo osób korzysta, reklamują się w internecie, ale tak jak mówię, nie mam pewności, że ta robota była u nich zrobiona. Dobra. Koncepcja się zmienia, bo w centrali też to jest podpięte tak, że końcówki się nie są pozakańcane tutaj, więc wyciągam ten przewód, wciągnę na to miejsce nowy, swój. I zrobimy to porządnie, pozarabiamy końcóweczki, podepniemy się w tym. Wróciłem te przewody. Patrzcie, ja nie wiem, ja może i prosty chłopak hydraulik jestem, ale tu normalnie linki były niepozakręcane. Wywalamy to, zrobimy sobie swój przewód. No dobra. Założymy nowe końcóweczki. Zarobimy końcówki. Ok. O, i to widzicie, to jest robota. A nie, kurde, byle po łebkach, byleby. Myślę, że klient nie zobaczy, a to później smród się niesie. Tam po pierwszym odpaleniu. No i pod stopami powiem, że przyjemne ciepło. Wszędzie równomiernie się to nagrzewa, przynajmniej na tyle, na ile jestem w stanie sprawdzić stopą. No i jeszcze mnie nie poraziło, no. Jeszcze nie. Mimo, że nie ma wykładziny na tym. Zobaczymy, do jakiej, jak mocno się to nagrzeje. Miałem lekki problem z tym przyciskiem, on się tu przycinał. Ustawiłem, proszę, termostat, tak jest, czujnik jest jeszcze jest tutaj zawieszony w szafie, tu już wszystko podpięte. No, można się zabrać za przycinanie wykładziny,
aczkolwiek muszę najpierw jeszcze odkurzyć, bo mi syn wszedł w butach i to jak to z dziećmi jest, niestety. Już tutaj będziemy zakładać dno, tylko jeszcze odkurzę. Już jestem po rozłożeniu wykładziny. Wykładzina trochę słaba, nie najlepiej wyszło, ale jeśli chodzi o efekt tego ogrzewania podłogowego, to jestem zadowolony. Naprawdę komfortowo chodzi się po podłodze, jest ciepło w nogi. No i generalnie dzięki wykładzinie też trochę wnętrze zyskało przyjemniejszego widoku. W zasadzie można było tą wykładzinę kupić granatową, bardziej pod tapicerkę, ale myślę, że tak nie jest źle. Trochę czuć pod nogami, że się to może tak lekko odkleja, może trochę za lekko przykleiłem tą folię grzewczą, ale no latem będę to zdejmował. Na lato chcę mieć jednak na podłodze wykładzinie PCV i no myślę, że wtedy będzie łatwiej to zdjąć. Mostat widać, że gdzieś tam zeskakuje, działa. Czujnik od termostatu już wam pokazuję, tylko wezmę lampę. Patrzcie tu, tak sprytnie. Czujniczek schowany. Kable wszystkie poprowadzone korytkami. No tu widać. No może nie widać, może przyświecę rurkę instalacyjną. I tu przewody się wchodzą pod mapę, jeden, drugi. No i w sumie to tak, ale naprawdę przyjemnie jest stać na podłodze i też nie wydaje mi się, żeby to grzało zbyt mocno. Kilka godzin już grzeje, nic się na razie nie przypala. No zobaczymy. Jutro może nie wyjedziemy, ale może już nam się uda wyjechać pojutrze. Pojedziemy do Sopotu. Zobaczymy, jak się to będzie sprawować. Na razie zaopnym na stopnie. Zapowiadają tam lekkie mrozy. Ja tutaj na dzisiaj kończę. I do zobaczenia na kempingach. Trzymajcie się, cześć.